Dzień dobry, witamy się prosto z Bełchatowa. Wraz ze mną Dawid Konarski, atakujący PGE GiEK Skra Bełchatów. Dzień dobry. Cześć, witam serdecznie. Bardzo się cieszę, że możemy się porozmawiać. Tak jak już wcześniej wspominałam, troszeczkę o siatkówce, troszeczkę o czasie wolnym, ale zacznijmy od samego początku, ponieważ udało mi się dowiedzieć, że ta siatkówka to nie był taki pierwszy wybór i gdzieś tam ta piłka noża na początku się pojawiała. No pojawiała, myślę, że tak w tych latach 90., że tak jeszcze już muszę to pomalutku nazywać, no to jak się wychodziło na podwórku, no to gdzieś każdy tą piłkę jednak kopał i ona na pewno przeważała. Nie było dużo więcej innych jakby zajęć, no chociaż mieliśmy, pamiętam, na podwórku nad bramkami też kosza, więc naprawdę ogólnorozwojowe podwórko. Brakowało tylko siatki. Brakowało siatki, ale był trzepak też nieopodal, na którym trochę później właśnie odbijaliśmy. Więc tak, no gdzieś była ta piłka nożna, u nas też w Świeciu, z miasta, z którego pochodzę, był klub, znaczy dalej jest ten klub piłkarski w Daświecie, no i do niego gdzieś się zapisałem i te pierwsze kroki w takim sporcie drużynowym na poważnie, nazwijmy to, oczywiście jeszcze w wieku takim młodszym dużo, to tak, to trenowałem piłkę nożną, a później była ta siatkówka. To kiedy ta siatkówka się pojawiła? To był jakiś WF i nagle się okazało, że siatkówka jest fajniejsza niż piłka nożna, czy gdzieś tam to się... No dokładnie, dokładnie. Myślę, że szkoła tutaj miała duży wpływ. To już gdzieś tam pewnie można było wyczytać, że pani wychowania fizycznego, pani Irenka Kwaśniewska, którą serdecznie pozdrawiam już na emeryturze, także może będzie oglądać, także chciałbym ją serdecznie pozdrowić raz jeszcze. I ona na pewno była fanką tego sportu i było dużo tych zajęć jakby na WF-ie. Oczywiście mieliśmy wszystko, co trzeba było zrealizować oczywiście w programie. Ale gdzieś na takich wolnych zajęciach czy SKS-ach popołudniowych, nie wiem, czy to jeszcze dalej funkcjonuje, sobotnie, weekendowe. Chyba tak, wydaje mi się. Nie wiem, czy sobotnie, weekendowe, ale te SKS wieczorne jeszcze są. A tak, no to my na tych zajęciach mieliśmy jakby tylko siatkówkę, gdzieś był stół do tenisa stołowego rozłożony, jak ktoś chciał pograć, ale głównie była to siatkówka. No i tak chyba z tygodnia na tydzień gdzieś ta siatkówka pochłaniała mnie bardziej. W pewnym roku, już nie pamiętam, w której w klasie podstawowej, niech to będzie, nie wiem, w szóstej chyba, czy w piątej, gdzieś zrobiły się także zajęcia popołudniowe, właśnie te takie SKS też były w czwartki o 17:00 i one się zbiegły z treningiem piłki nożnej w czwartki też tam o 16:30. I tu trzeba więc było podjąć decyzję. Koniec końców już trzeba było wybrać. No, chodziłem we wtorek jeszcze na piłkę nożną, powiedzmy, ale w czwartek już na tą siatkówkę, no i to tak już trener od piłki, no tak... No musiał też jakby wybierać, czy mam grać później w podstawowym składzie weekend w meczach piłki nożnej, czy nie, a ja tak coraz bardziej ku tej siatkówce i tak później zostało. A kiedy był ten taki moment grania właśnie jako chłopiec, gdzieś tam na SKS-ach, później w jakimś klubie, że stwierdziłeś, że okej, siatkówka to jest ten mój styl życia, który ja chcę prowadzić, jakby chcę zostać zawodowym siatkarzem. Pamiętasz taki moment? Ja to myślę, że było zdecydowanie później. Ja nawet nie wiem, czy ja kiedykolwiek tak myślałem w kategoriach, że dalej nie jestem pewien. Zawodowym siatkarzem. No teraz już jakby jestem, no to jest już jakby mój zawód, utrzymuję z tego rodzinę i tak dalej, ale poszedłem po prostu, znaczy gimnazjum już kończyłem jakby w Świeciu bez trenowania siatkówki na jakimś tam wyższym poziomie, oprócz takich turniejów międzyszkolnych, które każdy brał udział. No i po gimnazjum stwierdziłem, no chciałem iść do Bydgoszczy, do klubu, oczywiście Chemik Bydgoszcz i tam do liceum, do 8 liceum ogólnokształcącego, gdzie była ta klasa o profilu sportowym, która miała właśnie taką kooperację z klubem. No i tam przechodząc, no to dalej to myślałem, że po prostu pójdę do klubu trenować siatkówkę i po prostu pogram w jakichś rozgrywkach juniorskich, tych międzykrajowych, wewnątrz kraju ogólnopolskich. A co by z tego wynikło, no to się zobaczy i tak... Idąc do tej pierwszej liceum, gdy jeszcze wakacje poważnej kontuzji dosyć się doznałem, więc cały pierwszy rok liceum nie grałem w ogóle, więc byłem w nowym mieście, w nowym towarzystwie, w nowym klubie z kulami u boku, ale wtedy ówczesny trener też, którego pozdrawiam, Tomasz Zaczek, jakby mnie nie skreślił, nie wyrzucił, spokojnie mogłem dojść do zdrowia i za to też mu jestem wdzięczny, bo mógł powiedzieć, no zdarzyło się jak się zdarzyło, no wakacje nabawiłeś się kontuzji, więc my kogoś sobie na twoje miejsce weźmiemy. A ja normalnie do szkoły chodziłem, bardziej uczestniczyłem w tych merytorycznych zajęciach niż praktycznych. I później już tak no, z roku na rok gdzieś była ta opcja pojawiła się opcja grania, zostania w drużynie seniorskiej, już delekty ówczesnej Bydgoszcz.
po takich dwóch pełnych sezonach przegranych jako junior, powiedzmy, i no i później już się jakoś tak, jako tako rozwinęło. I tako, jako tako się rozwinęło i spędziłeś całą swoją, spędzasz dalej swoją całą karierę na plusligowych parkietach. Nie korciło cię, żeby wyjechać kiedyś za granicę? Znaczy, korciło, no miałem jeden epizod, byłem w Turcji w 2017 roku, tak, 17 chyba, więc gdzieś tą przygodę zagraniczną... Tak, ale weź tak, że na dłużej, wiesz... A, znaczy, to musi się parę rzeczy jakby związać, no i chęci gdzieś klubów, chęci no moje, tak, wiadomo, tak. Rodziny i tak dalej, perspektywa, długość kontraktu, no dużo detali musi się zgadzać, a tym bardziej, że nasza polska liga teraz naprawdę nie odbiega aż tak bardzo od innych zagranicznych, no może gdzieś tutaj Azja jest, powiedzmy, poza konkurencją, jeżeli tam się gdzieś zgłaszam, to te warunki finansowe stricte są dużo wyższe, powiedzmy, niż u nas w lidze, ale później myślę, że już naprawdę jesteśmy na tym poziomie, już myślę, że ten przyszły sezon, czy te sezony teraz aktualne pokazują, że te zarobki, pensje, jeżeli chodzi o finanse, no też poszły mocno w górę i ten poziom naprawdę jest już konkurencyjny dla każdego miejsca na świecie, żeby można zostać w Polsce, grać na bardzo dobrym poziomie, być w lidze, która zdominowała ostatnio Ligę Mistrzów, więc sportowo tutaj jakby niczego nie brakuje. No ale gdzieś tam każdy człowiek ma z tyłu głowy gdzieś chęć poznania nowej kultury, nowej ligi, więc myślę, że ja się nie zamykam i każdy z zawodników gdzieś jest otwarty, ale tak jak wspomniałem, no już u nas w lidze mamy warunki, oprócz pełnych hal, kibiców, organizacji, transmisji telewizyjnych, no to te finansowe też są na najwyższym poziomie. No tak, ta Plusliga w ostatnich czasach bardzo mocno się rozwinęła i nawet widać to, że zawodnicy kiedyś marzyli o tym, żeby wyjechać do Włoch czy do innych miejsc, gdzie ta siatkówka była naprawdę na topowym poziomie, a teraz odpowiadam na pytanie, że oni w sumie to nie wiedzą, gdzie by mogli jechać lepiej, żeby wyjechać, żeby faktycznie grać, bo jakby tutaj mają wszystko, czego potrzeba. Ale w takim razie przejdźmy sobie do tej części związanej ze Skrom. Jesteś tutaj pierwszy sezon. Pamiętasz to pierwsze wejście do szatni? Pamiętasz te pierwsze dni? Jak to wyglądało? Znaczy, pierwsze wejście do szatni to miałem takie łatwiejsze, bo ja sobie przyjechałem jeszcze przed sezonem, w trakcie, okay, jeszcze przed przygotowaniami, to jakieś przymiarki rzeczy. No i sobie wszedłem do szatni, więc nikogo nie było, więc było całkiem luźno. Nawet wybrałem sobie szafeczkę, wolno, bo byłem jednym z pierwszych nowych graczy, którzy się pojawili w klubie, a że zostało tylko dwóch, więc praktycznie wybór był duży, więc sobie zaklepałem miejsce, które chciałem. Ale cóż, no do tego tutaj do Bełchatowa z drużynami przeciwnymi, no to przyjeżdżałem wielokrotnie. No tak. Myślę, że z drużyną z Bełchatowa jest jedna z tych drużyn, z którymi zagrałem najwięcej spotkań, więc tutaj hale i może nie szatnie gospodarzy nie znałem, to fakt. Szatnie gości znałem bardzo dobrze. Więc wszystko było tak miło. No to jest zawsze takie przyjście gdzieś w nowe miejsce, to jest taki dodatkowy bodziec takiej energii, pozytywnej myśli, to że coś jest właśnie nowego, ale z taką ekscytacją człowiek do tego podchodzi. I cóż, no i po tym pierwszym wejściu do szatni, to już pomalutko nie mogłem się doczekać tych przygotowań z startu sezonu, gdzie będziemy wszyscy razem, a później pierwszych spotkań i tak jesteśmy już pod koniec drugiej rundy, jeszcze nie, ale no już bliżej, daleko za połową, bliżej końca niż początku, więc całkiem tak jak sobie wyobrażałem, tak myślę tutaj czas leci. Mhm. Czyli można powiedzieć, że ten zaklimatyzowanie w Bełchatowie już jest odhaczone, już się czujemy bardziej jak u siebie. A, no to na pewno. Myślę, że ja też jestem taką osobą, która jakoś nie ma z tym problemów, czy jak się, nie wiem, nie wstydzi, czy rozmowy, po prostu wchodzę do szatni i czuję się, jakbym już tu był lata na takiej zasadzie. No, gdzieś oczywiście trzeba poznać wszystkich ludzi wokół klubu, pracowników, sztaby i tak dalej, i samych chłopaków, ale no, raczej też z racji doświadczenia nie jestem jakimś młodzieniaszkiem, więc takich oporów, żeby w szatni się odezwać, to nie mam i całkiem przyjemnie i całkiem szybko myślę, że upłynął ten taki okres aklimatyzacji. Też wy się wszyscy bardzo dobrze znacie, no bo to nie jest tak, że nagle przychodzisz do drużyny i nie znasz nikogo, tylko gdzieś tam albo gracie ze sobą naprzeciwko, albo gdzieś się w klubie kiedyś spotkaliście, tak więc to nie jest tak, że wszyscy nagle są nowi i trzeba się poznawać, prawda? No dokładnie, no powiedzmy z tą młodszą częścią zespołu, no bo tak jak Grzesiek, czy Łukasz Wiśniewski, czy jeszcze Mateusz Mika, jakby no to z każdym z nimi miałem przyjemność grać, czy to w klubie, czy w reprezentacji, więc tutaj nie ma jakby problemu jakiejś komunikacji, czy Bartek Lemański. No, jest grupa takich doświadczonych i grupa takich młodszych zawodników, których trzeba było poznać, bo grali gdzieś niektórzy po pierwszej lidze, czy w klubach, których tak nie za bardzo jakby śledziłem albo śledziłem ich kariery. To, ale myślę, że szybko złapaliśmy kontakt i dosyć fajnie się odnajduję i z tymi już doświadczonymi rekinami, jak i z tym młodym narybkiem, także jest całkiem sympatycznie. A z jakim celem przyszedłeś tutaj do Bełchatowa?
Z jakim celem? No z graniem jak najlepiej siatkówki, no, do pomocy klubowi w tej sytuacji, jakiej się gdzieś znalazł, gdzie początki były takie dosyć trudne, powiedzmy organizacyjnie, po całej tej przebudowie tutaj zarządowo-finansowej. No i chciałem grać w każdym spotkaniu, dodać siebie jak najwięcej i zobaczyć, dokąd nas to doprowadzi. I to kontynuować, bo tak jak wspominałem gdzieś wcześniej, czując się bardzo dobrze fizycznie, po przyjściu gdzieś Karola Butryna do Zawiercia i gdzie się zrobiło ciasno na tej pozycji, nie do końca pewnej sytuacji, jak my będziemy tam grać, to tutaj opcja gry w tak utytułowanym klubie i jakby pomocy też odbudowaniu marki i tej świadomości kibiców, że tu jest znowu się dobrze dzieje i pomalutku będziemy się piąć do góry, to chciałem podjąć to wyzwanie. Oczywiście no nie było to tak pochopne na decyzja, wiedząc jakie były problemy, tak jak wspomniałem wcześniej, ale tutaj jakby nowi kierujący, zarządzający zapewnili mnie, że to już jest przeszłość, odcinamy to grubą kreską i wszystko będzie w porządku. No i tak jest, nie zawiodłem się, tak ufając gdzieś na słowo. Wszystko jesteśmy na bieżąco jakby z tymi płatnościami, które tutaj ubolewały w zeszłym roku. I teraz się cieszę z gry tutaj. Aktualnie jesteśmy na 8 chyba miejscu, jeszcze to wczoraj przynajmniej, tak nie, plus minus, więc w połowie stawki. Oczywiście chciałoby się więcej, ale no wszystko jest dalej w naszych rękach, więc mamy wszystko w swoich nogach i rękach, żeby być w tej 8, a później zobaczymy, co się wydarzy. No tak, kroczek po kroczku, odbudowa też nigdy nie trwa jeden sezon, więc tak wydaje mi się, że po tych wszystkich przygodach, które klub miał w zeszłym sezonie, to ten sezon jest naprawdę bardzo dobry. A teraz przechodząc do takiej części bardziej reprezentacyjnej, czy to jest spełnienie twoich marzeń, właśnie gra w reprezentacji, jak jeszcze grałeś? To pierwszy raz dostałeś to powołanie, to poczułeś, że to jest ten moment, gdzie to marzenie się spełnia? Może pierwsze powołanie to może jeszcze nie, bo to było gdzieś chyba za czasów Daniela Castellaniego, gdzieś się pojawił na takiej szerokiej liście. Oczywiście byłem z tego bardzo dumny i szczęśliwy, ale wtedy jeszcze jako młody chłopak, nie pamiętam dokładnie ile to miałem lat, to był, nie wiem, czy 2011 rok, czy 10. W każdym razie byłem jeszcze młodym człowiekiem, który na samo powołanie się ucieszył i ja już wtedy myślałem, dobra, no to pojadę do tej Spały, potrenuję z tymi wszystkimi wielkimi graczami, ale to się okazało, że jestem tylko na tej liście, ale do Spały to jeszcze jest daleka droga. Więc samo uczucie było fajne, ale oczywiście pierwsze takie powołanie, gdzie pojawiłem się na zgrupowaniu, gdzieś otrzymałem ten sprzęt, no to oczywiście było takim spełnieniem marzeń, no bo co można więcej, będąc sportowcem, osiągnąć w swojej dyscyplinie, jeżeli nie reprezentowanie swojego kraju. I później oczywiście gdzieś pierwszy debiut, doskonale pamiętam w meczu z Australią w Atlas Arenie. Naprawdę tam serce, nogi, ręce się drżały. Oczywiście ja wszedłem później chyba w trzecim secie bodajże, gdzieś udało mi się zrobić i asa, i zablokować, i skończyć atak, i coś obronić, więc taki kompletny debiut, że w każdym elemencie coś udało się zrobić pozytywnego, ale pierwszy to pamiętam, jak szedłem na zagrywkę, to ręka się trzęsła, bałem się, że nie przebije, ale po tym pierwszym kontakcie już jakby poszło. To poszły te emocje, ale no to było to wielkie przeżycie, które tak jak teraz nawet rozmawiamy, mocno mi utkwiło w pamięci. Tak widać od razu taki uśmiech. Wyraziście to jakby widzę, że ten blok tam wtedy jeszcze na Udinie, jakieś takie akcje z tego meczu bardziej pamiętam niż z tych finałów Mistrzostw Świata czy jakichś innych. Właśnie chciałam to zapytać, bo widzę, że to wspomnienie jest bardzo żywe w tobie i jak to opowiadałeś o tym, to cały czas było czuć tą energię, ten uśmiech, a w takim razie ten pierwszy debiut, a później zdobywanie złota Mistrzostw Świata, to jest te same emocje, to są te same, właśnie to samo podekscytowanie, czy jednak tego nie pamiętasz aż tak bardzo dobrze, że może inaczej sobie to wyobrażałeś. Czy to jest to samo, czy to jest jednak coś innego? Nie wiem, ciężkie pytanie. Ciężko jest w ogóle sobie wyobrazić taki moment. No gdzieś jak zaczynaliśmy przygotowania w tym 2014, no to już też było w sumie nie aż tak dużo, 2 lata po moim debiucie, więc nie jakoś taki odległy czas, ale no my też powiedzmy startując z przygotowaniami wiedzieliśmy, że turniej jest u nas i tak dalej, ale gdzieś po tych pierwszych sparingach gdzieś nie mówiliśmy chyba głośno do siebie, że jedziemy graliśmy u siebie, jak wspomniałem, że ten turniej wygramy w Cuglach u siebie w Katowicach przy tylu tysiącach na hali, przed dziesiątkami tysięcy przed halą i milionami przed telewizorem. No to było coś niesamowitego, takie ten ogrom tego zwycięstwa i ten złoty medal to dopiero tak gdzieś, myślę, z tygodnia na tydzień po tej imprezie do nas docierał, ale no emocje były tak wielkie, że ja z samego finału to naprawdę mało pamiętam. Wiem, że gdzieś tam wszedłem w jakimś secie, też gdzieś się udało zagrać jakąś dobrą zagrywkę, chyba w tym
nie wiem, czy przegranym w trzecim, taki sygnał, że cały czas w tym meczu jesteśmy. Ale ten czwarty set i ta końcówka, jak oglądając teraz jakieś, znaczy nie oglądam, ale gdzieś jakieś urywki po latach wyskakują, to tak sobie tak sam siebie pytam, czy ja faktycznie tam byłem, czy mi się tylko, czy to mi się wydawało, oprócz tego, że było mniej siwych włosów i jeszcze byłem ogolony. Ale no gdzieś tam jakiś przykut przy bandzie, wiem, przy tej ostatniej piłce, wiem, że gdzieś tak w kwadracie wszyscy to jakoś przeżywaliśmy. Ale tak, no to mniej wyraziste na pewno uczucie w pamięci. Oczywiście wspaniałe, bo to wielki sukces wygrać Mistrzostwo Świata. Już pamiętam, że po 40 latach to dopiero gdzieś to wszystko zbieraliśmy już po samym finale. Ale ten debiut jest jakby taki świeższy. Świeższy, bardzo pamięci takich pamięci. Okej. Okay. A w takim razie cała ta otoczka w ogóle wokół prezentacji po tym pierwszym złotym medalu Mistrzostw Świata była bardzo duża. W sensie nikt się w Polsce wcześniej nie spodziewał, że to się stanie. Nagle ludzie zaczęli się bardzo mocno interesować tą siatkówką i od tego momentu jest tylko tendencja wzrostowa. Czy ty czujesz, że na ciebie to wpłynęło, to tak popularność? Czy na mnie osobiście? Może nie, jakoś tak nie, ani tych pochwał jakoś, jeżeli są, nie biorę jakoś super do siebie, ani z drugiej strony tego całego, nazwijmy to, hejtu, czy tej drugiej strony medalu, jak coś nie wychodzi. Staram się od tego odcinać i myślę, że całkiem nieźle mi to wychodzi, ale na pewno, jeżeli tak dla dyscypliny, no dla nas samych pewnie również. No, pamiętam, wtedy było oczywiście zainteresowanie wszystkich tych mediów, które aktualnie były gdzieś tam na topie. Zaproszenie do radia, do telewizji, gdzieś te wszystkie showy, które były wtedy aktualne na czasie, no to tych zaproszeń mieliśmy mnóstwo. Nie wszyscy skorzystali, jedni chcieli iść, drudzy nie bardzo, inni mieli to gdzieś tam z tyłu głowy, w ogóle sobie tym nie zaprzątali głowy. Niektórzy z tego skorzystali, gdzieś się bardziej promując, czy korzystając z chwili tego, że jest taki, że boom i teraz się cały czas długo o tym mówi. I też fajnie dla nich. A dla dyscypliny, no myślę, że to taki największy sukces po tym wicemistrzostwie świata w 2006 roku. No później mistrzostwie Europy w 2009, no i te mistrzostwo po 40 latach u nas na własnej ziemi, no to myślę, tak, że tak jeszcze podwójnie bujnęło tą dyscyplinę, która i tak dobrze się trzymała i cały czas szła do góry, ale no przy też powiedzmy niepowodzeniu czy mniejszych sukcesach za chwilę piłki ręcznej czy coś, tak. No to tak wyrośliśmy na ten sport numer jeden. No tam przez chwilę, oczywiście 2016, właśnie reprezentacja Polski piłkę nożną grała fantastyczny turniej we Francji jeszcze. Oczywiście też im kibicowaliśmy. Ale tak, no później i do tej pory trwa ten boom i cały czas te fajne sukcesy naszej kadry. Tak, i oby tak zostało i co to będziemy trzymać kciuki. A teraz zostawiając siatkówkę troszeczkę z boku, co sprawia ci radość tak na co dzień? Na co dzień? No teraz myślę, że moja rodzina. No, mam półtorarocznego synka Gustawa, którego pozdrawiam bardzo serdecznie, się mamę również. No, myślę, że to jest taki dodatkowy teraz nie motywator, no motywacji do grania jakby mi nie brakuje, ale teraz to przyjście do domu, gdzie jest wypełnione właśnie tym uśmiechem, bieganiem i jakimiś zabawami, no to jest coś fajnego, coś na co długo jakby czekaliśmy i to się spełniło i to teraz wypełnia wszystko, pozostałą część poza siatkówką. Oczywiście przygotowania do meczów, odpoczynek to jakby się nie zmienia, może delikatnie to zmodyfikowaliśmy, ale ten mały szkrab, który z nami rośnie, no to wypełnia jakby miłością, radością cały dom, więc tylko żeby zdrowie było, a resztę już sobie ogarniemy, tak sobie powtarzamy. Zdrowie życzymy co nie miarę. A w takim razie rozumiem, że wychodząc z treningu, z hali, po meczu, ta siatkówka zostaje tam i w domu jest totalny rest. Na ile się da oczywiście, bo nie zawsze wiadomo. Czy jednak śledzisz poczynania? Nie, no myślę, że i tak. Może nie oglądam jej aż tak dużo jak kiedyś, ale dalej jest tą siatkówka, bo małżonka również lubi, więc sobie czasami rozmawiamy. Jak jest jakiś ciekawy mecz, to też go oczywiście w telewizji zobaczymy, więc jak gdzieś tam gramy 14:45, o 20:30 jest jeszcze jakieś spotkanie, to sobie rzucimy okiem, no czasami obejrzymy więcej, czasami mniej. Zależy właśnie, jak się mecz układa, czy to jest jakiś tam interesujący w tabeli mniej lub więcej, ale generalnie śledzimy tą siatkówkę, więc w domu też czasami jest, ale nie jest to jakimś głównym tematem, ale bardziej tylko polska liga. Ja nie jestem, są zawodnicy, którzy śledzą i włoską, i powiedzmy inne zagraniczne rozrywki, no to tych to szanuję, że oni są w stanie cały czas tą siatkówkę śledzić, oglądać, jak ewentualnie to tylko tą polską ligę.
No to jest właśnie pełne podziwu zawsze dla osób, które jeszcze inne ligi, bo tych wtedy rozgrywek do oglądania, nawet skrótów, jest całkiem pokaźna ilość, tak więc to zdecydowanie czasu trzeba mieć troszeczkę więcej. A czy poza siatkówką i poza rodziną coś pochłania twoją głowę? To przykład, nie wiem, jak ją resetujesz, jakieś, nie wiem, gotowanie, wędkowanie, jakaś taka pasja? Gotowanie to może nie. Znaczy, nie jest lubię, to ta mocna znaczy strona. Tak, mocną stroną jest na pewno konsumpcja wszystkiego, co zrobi małżonka, tester, czy gdzieś zamówimy. Tak, tak. Więc jeść bardzo lubię jeść różne potrawy, gdzieś tam szukam czasami czegoś nowego, więc w jedzeniu jestem niezły, ale nie w przygotowywaniu jedzenia. A cóż jeszcze? No ostatnio jakoś się zaobserwowało mnie, nie wiem, czy tu może tak reklamować, ale jest taki kanał na YouTubie, który wystartował niedawno o takich tematach. Aha, tak, no, wiemy. Bardziej innych niż sportowe, gdzieś tak. Tam w sprawy jakby wojskowe, kosmos, gdzieś takie jakby powiedzieć dziedziny, które no z braku trochę, no może nawet nie czasu, bo są przecież książki, można po nie sięgnąć i czytać o wszystkim, ale no to gdzieś zwróciły moją uwagę ostatnio na takie inne punkty, czy tam dziedziny życia, które są bardzo ciekawe, jakieś naukowe, więc gdzieś w tą stronę teraz, jeżeli mam wieczór wolny, na słuchawkach sobie wieczorokami coś odpalę, żeby posłuchać, czy dowiedzieć się czegoś o, nie wiem, o obronności kraju, o tej całej sprawie geopolitycznej, no teraz w związku też z sytuacją naszych sąsiadów, więc chciałem się też trochę dokształcić, no nabrać trochę tej wiedzy, żeby nie być takim laikiem i cokolwiek gdzieś mi się wyświetli, to będę w to głęboko wierzył, tylko chciałem to zgłębić i gdzieś myślę, że też ten kanał teraz się rozwija w tą taką stronę takich różnych ciekawych zagadnień przez ekspertów, przez ludzi, przez profesorów, przez właśnie ekspertów, którzy się znają na tym, co mówią, więc aktualnie to jest gdzieś taka moja odskocznia do takich innych tematów. Ciekawe bardzo, bardzo ciekawe, że właśnie takie nie odejście typu, nie wiem, właśnie gra i tak dalej, tylko jednak taka stymulacja dość mocno, właśnie żeby myśleć, analizować, bo później to nie jest taki temat, że się obejrzy filmik i o fajnie, dobra, jak to wiem, tylko jednak o tym się cały czas gdzieś myśli, zauważa, więc to jest takie bardziej pochłaniające też mi się wydaje. To tak. Ostatnio jeszcze z tych, nie wiem, kosmicznych, że to właśnie, nie wiem, czy już teraz nie chcę pomylić daty, czy w zeszłym roku, czy dwa lata temu ten nasz kosmiczny teleskop Webba został ostatnio, właśnie nie chcę teraz dat pomylić, żebym tutaj wyszedł, nie wiem, z 3 miesiące, 4 czy pół roku wyszły te pierwsze zdjęcia przez niego zrobione, pokazując cały nasz wszechświat i galaktykę, no i to jest to tak mnie, znaczy chwilowo cały czas mnie to fascynuje, że to jest taki wielki ogrom, jest coś tak wielkiego, że to nasze te granie, czy nasza rozmowa tutaj przed kamerą, to jest nawet nie ziarenko piasku, to jest jeszcze coś mniejszego, więc to są takie fajne rzeczy, które takie, no, przy których teraz lubię spędzać czas i sobie to gdzieś pogłębiać. A w takim razie, jakbyśmy teraz postawili przed tobą chłopczyka i dziewczynkę, dwie małe osoby, co byś im powiedział, jeżeli powiedzieliby ci, że chcemy być siatkarzem, siatkarką, jakąś radę? Masz dla nich taką jedną złotą? Złotą radę? To pierwsza to pewnie no, iść i zrobić ten pierwszy krok, żeby iść na jakiś trening do jakiegoś załóżmy, klubu. Załóżmy, że już chodzą, że właśnie to jest taki moment, że już chodzą. Trenują i myślą sobie, kurczę, może to jest ta moja droga. No to na pewno być wytrwałym i się myślę nie poddawać. No wiadomo, że te początki są różne, są ciężkie i czasami nie wyjdzie. No gdzieś ja też atakowałem siatkę, jak byłem młodszy cały czas, że nie mogłem się przez nią przebić, bo gdzieś tam wzrostowo nie górowałem. I taka konsekwencja, no i nie poddawanie się. Myślę, że też wsparcie rodziców w tym jest ważne, żeby po prostu nie negowali albo nie mówili, że trener jest zły, bo cię nie wystawia, bo coś, tylko tak pozytywnie i napędzająco tych młodych ludzi już, czy dzieci, czy młodzież, żeby po prostu próbowali, chodzili, a gdzieś ta szansa przyjdzie i po prostu taką codziennością, dążeniem do celu, treningiem przede wszystkim. No ja może jestem przykładem, który nie był ani w szkole mistrzostwa sportowego i stosunkowo późno gdzieś zacząłem. No to tym bardziej pokazuje, że się da. Granie w tą siatkówkę, więc dokładnie, jeżeli nawet ktoś ma teraz, nie wiem, 10-11 lat i na razie może się nie przebija, bo rówieśnicy są lepsi, powiedzmy, na dany moment, co nie zmienia faktu, że za 3-4 lata on tego może nie nadrobić i wtedy może się udać, więc nie zwieszać głowy za szybko, dalej próbować, a ja mówię, gdzieś pierwsze kroki stawiałem, jak miałem 16 lat, więc teraz już wszyscy zaczynają trenować dużo szybciej, dużo tak. Więc naprawdę jest czas, nie ma się co załamywać, więc z uśmiechem cieszyć się tym, co się robi, tym odbijaniem piłki, jeżeli coś się uda, to się cieszyć i no nie denerwować. No wiem, że to jest tak łatwo się mówić. Ja sam nie lubię przegrywać i jak coś mi nie wychodzi, to gdzieś czasami ta głowa się gotuje. Teraz już oczywiście mniej z racji doświadczenia, ale no cóż, no trening, jeszcze raz trening
I też taki spokój, że jeżeli, tak jak wspomniałem, jeżeli teraz nie idzie, to można chwilę poczekać, a może ten twój moment przyjdzie za rok, za dwa. Piękne. Ja bym posłuchała na pewno i czułabym się taka zmotywowana i zainspirowana. A czy ciebie coś motywuje, inspiruje na co dzień? Jakaś, nie wiem, książka, motto, cytat? Coś, nie wiem, jakaś myśl, która ci tak towarzyszy przez całe twoje życie? Nie, myślę, że nie mam jakiegoś takiego szczególnego, jakiejś jednej motywacji. Po prostu cały czas cieszy mnie ta siatkówka. Oczywiście dużo lepiej mi się przychodzi na treningi czy na mecze, jak mnie nic nie boli, jak w ostatnim czasie fizyczne jakby problemy odpłukać. Mam nadzieję, że jeszcze długo będą poza mną, to wtedy ta radość jest większa, bo też znam zawodników, którzy gdzieś tam w jakieś przeciwbólowe rzeczy muszą stosować w trochę większej ilości, no to też w pewnym momencie kończy się taka przyjemność z tego, co się robi, tylko no już idziesz jakby do tej pracy na takiej zasadzie, że no muszę to zrobić, bo muszę, mam kontrakt i tak dalej, ale gdzieś ta radość wygasa, a ja się dalej cieszę. Każdy trening, oczywiście czasami są gorsze momenty, lepsze, jak w każdej pracy. Ktoś ma czasami raz stanie lewą nogą i się czuje gorzej. No my jesteśmy też ludźmi i też tak czasami mamy, ale ogólnie cały czas pozytywnie przychodzę na treningi, cieszę się, bawi mnie to dalej i mam nadzieję, że dopóki zdrowie pozwoli mi grać na takim poziomie, z którego ja jestem zadowolony, to będę to kontynuował, bo chyba nie ma nic lepszego w życiu, niż robić to, co się lubi, co się kocha i jeszcze ktoś ci za to płaci. To w takim razie zdrowia ci życzę i powodzenia w następnych meczach. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo.